Cześć, zapraszam Was wszystkich dzisiaj bardzo serdecznie na nową serię, czyli na kajmanowelowe, na ulubieńców. Zapraszam. Mam Wam trochę do pokazania, mam Wam trochę do poopowiadania, więc nie przedłużam. Zaczynam, mam nadzieję, że radia nie słuchać. No dobra. Maść ochronna z witaminą A. Dla mnie must have na zimę. To jest maść ochronna, którą kupicie w aptece przede wszystkim za około 5-6 zł. Ja ją też kupiłam w Hebe, w Superfarmie będzie, w Rossmanie chyba nie. No ale w wielu miejscach można taką znaleźć, na pewno w każdej aptece kupicie bez problemu. Dlaczego ta maść jest taka fajna, szczególnie na zimę? Dlatego, że to jest maść, która silnie natłuszcza i bardzo fajnie radzi sobie z zabezpieczeniem naszej skóry przed czynnikami atmosferycznymi i jak wiadomo teraz będzie to przede wszystkim wiatr i mróz. Także bardzo fajnie się sprawdza, ja nawet w cięższe dni moje, kiedy musiałam po prostu zmierzyć się z mrozem, to nakładałam ją pod makijaż i też jakoś tam dało radę. I maść z witaminą A również świetnie sprawdzi się na nasze usta. Na noc nałożenie takiej maści na usta sprawi, że rano budzicie się z mięciutkimi i fajnymi ustami. I to, co też jest fajne, to że witamina A ma fajne działanie na rogowacenie skóry, więc też się fajnie sprawdzi na stopy, które teraz nosimy, chowamy w grube skarpety i ciężkie buciory. Bardzo fajnie sobie jest na noc posmarować stopy właśnie taką maścią ochronną z witaminą A, nałożyć na to skarpetki i rano jest naprawdę bardzo fajnie i stopy też są w bardzo fajnym stanie. I ta maść przepięknie również pachnie, także mogę Wam ją bardzo serdecznie polecić. Druga sprawa, o której muszę powiedzieć w duecie, to są kremy z La Roche-Posay i to są dwa efaklary, efaklar Duo i efaklar K. To są kremy, które zawierają kwasy, oba zawierają LH, czyli lipohydrokwas. Efaklar K zawiera też jakąś pochodną retinoidów. Efaklar Duo chyba też kwas salicylowy, kwas linolowy, także zawiera, to są kremy z kwasami. Efaklar Duo już wcześniej stosowałam. Efaklar Duo to jest bardzo fajny krem, on ma taką konsystencję żelowo-kremową, pachnie konwaliami, jest bardzo fajny zapach, taki plus poboczny. I to jest krem, który bardzo fajnie się sprawdzi dla osób, które mają kłopot z niedoskonałościami, przede wszystkim ze skórnikami, z takimi podskórnymi grudkami. Już po 2-3 dniach od używania skóra wygląda trochę lepiej, pory są zwężone i rzeczywiście tych zmian jest mniej. Efaklar K teoretycznie jest to krem, który ma przeciwdziałać nawrotom problemów na naszej skórze, więc teoretycznie powinniśmy go stosować dopiero po jakiejś tam zakończonej kuracji, na przykład efaklarem Duo. Natomiast wyczytałam u jednej z pani kosmetolog na blogu, którego nie pamiętam adresu, zabijcie mnie, że można je sobie łączyć, więc efaklar Duo stosuje wieczorem, efaklar K stosuje rano, pod makijaż bardzo fajnie się sprawdza. I moja skóra po miesiącu, już pełnym miesiącu używania tych produktów jest w lepszym stanie. Pozbyłam się większości zaskórników otwartych i większości zaskórników zamkniętych, jest trochę lepiej. Czasami, kiedy wyskoczy mi jakiś wyprysk, coś większego, to stosuję sobie punktowe efaklar Duo. Też się bardzo fajnie sprawdza. Także jeżeli ktoś ma problemy ze skórą, właśnie przede wszystkim ze skórnikami, z takimi grudkami podskórnymi, to radzę się zaznajomić właśnie z efaklarami. To jest bardzo fajna sprawa. Co tu jeszcze mam Wam do pokazania? Mam Wam do pokazania, słuchajcie, coś, co dostałam od Eweliny z Francji. Nie będę Wam ściemniać, jak się nazywa ten produkt, nie będę tego czytać. Podejrzewam, że to było w Glossy Boxie, bo wiem, że część rzeczy, które była w Glossy Boxie, Ewelina mi oddała, bo nie używała tego. To jest krem do ciała z masłem shea i z miodem. To, jak ten produkt nawilża skórę i to, jak ten produkt pachnie, to jest nie do opowiedzenia. Naprawdę to jest jeden z takich produktów, o którym nie da się powiedzieć, tego trzeba spróbować. No. Wygląda niepozornie tak naprawdę, ale to, jak pachnie, to jest zapach prawdziwego miodu, prawdziwego masła, prawdziwego mleka. Właśnie na takie zimowe wieczory jest fenomenalne. Ja sobie tutaj smaruję ręce, ramiona i potem jestem taka otulona tym zapachem. To jest fenomenalne, przepięknie nawilża, zmiękcza skórę, same ochy i achy, jeden naprawdę z moich większych ulubieńców. Żałuję, że kiedy mi się to skończy, to
To nie będę miała pewnie tego gdzie kupić, bo jest to kosmetyk, którego u nas nie widziałam. Poszukam może w internecie, gdzieś będzie jeszcze raz dla tego. Dlaczego? Dla formalności. Pokazuję Wam całe opakowanie, żebyście wiedziały, jaka jest to nazwa. Jeżeli chodzi o kolorówkę, to tak naprawdę nie mam niewiele. Jeden z moich większych ulubieńców, który mi spadł, jest pomadka, którą mam dzisiaj na sobie. To jest pomadka, którą już mam od jakiegoś czasu, a teraz ponownie się w niej zakochałam. To jest pomadka z Elite Models z serii French Kiss w kolorze 05 Amours. I to jest taki odcień brzoskwiniowo-koralowy, przepiękna, nawilżająca formuła. Bardzo ładnie pachnie, przede wszystkim za to ją lubię. Ale niestety nie wiem, gdzie teraz szafę Elite Models znaleźć. Była wcześniej w Hebe, teraz w Hebe jej nie ma i co, i nie wiem. Ale jeżeli ktoś ma z Was dostęp, to polecam zaznajomić się, spojrzeć na pomadki Elite Models z serii właśnie French Kiss. Bardzo fajna sprawa. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o zapachy, to coś do domu, do pokoju. Słuchajcie, to jest taki psikacz Bright. Ja mam akurat wersję Paradise Flowers. I to jest rzecz, którą dostaniecie teraz w Biedronkach za chyba 6 zł. I to, co ma fajne, to tutaj w środku ma takie pływające, zobaczcie, kuleczki. Świetne to jest. To jest taka mgiełka. Bardzo fajny zapach. Ja właśnie sobie wybrałam ten różowy. Taki lekki, kwiatowy, owocowy. Ja lubię sobie czasami mieć coś takiego pod ręką, kiedy ktoś ma do mnie przyjść, to sobie tam, wiecie, spsikać parę razy. To nie jest produkt, który Wam się utrzyma przez parę godzin w powietrzu, bo to opadnie i tyle, i wywietrzeje. Ale tak właśnie, żeby albo sobie na chwilę tak się fajnie poczuć, miło. Czasami sobie przed snem to rozpylam, żeby mi się milej zasypiało. Czy właśnie jak ktoś ma przyjść, to jest bardzo fajna sprawa. Niewiele kosztuje, mamy tutaj też znaczek. Słuchajcie, że nie zaszkodzi to naszym meblom, więc ja sobie czasami właśnie spryskuję na łóżko czy na firanki, wtedy ten zapach dłużej się unosi. Polecam rozejrzenie się, bo to jest taniutkie, bardzo fajnie się sprawdza. No i świetne są te kuleczki w środku, bardzo to cieszy oko. Także to to. Jeżeli chodzi o zapach do naszego ciała, o perfumy, to mam tutaj coś z FM-u. To jest FM numer 313 i to jest inspirowany, to jest odpowiednik, nie wiem jak to nazwać, zapachu Lady Million z Paco Rabanne. Od Paco Rabanne. W takiej, jak to powiedzieć? W takiej wersji tutaj z taką pompeczką gruszkową, gdzie sobie przełączamy na on i wtedy możemy się spryskać. Zapach jest przepiękny, zapach jest kobiecy, trochę ciężki, tajemniczy. Polecam, w buzi to mam, polecam zaznajomienie się z zapachem właśnie Lady Million. Bardzo, bardzo go lubię. Jakoś na razie jeszcze chyba nie dorosłam do tego, żeby wydać kilka stówek na prawdziwe, oryginalne zapachy, więc właśnie radzę sobie czymś tańszym czy czymś z FM-u. Bardzo fajnie się długo utrzymuje cały dzień. Fenomenalny zapach, także to Wam mogę polecić. I o czym Wam jeszcze miałam powiedzieć? Aha, tu mam moje cudo. Ostatnim ulubieńcem jest, słuchajcie, yerba mate. Yerba mate, którą ja od zawsze lubiłam i zawsze marzyłam o takim swoim zestawie prawdziwym do yerba mate i moje marzenie zostało spełnione przy pomocy Alberta. Wiedział, o czym marzę, i dostałam taki zestaw na święta. Yerba mate to są zmielone, ususzone liście, chyba nie tylko liście, w każdym razie jest to ostrokrzew paragwajski. Taka po prostu herbata, można powiedzieć, którą pije się w Paragwaju, którą pije się w Urugwaju. Jest specjalny cały rytuał, sposób tego, jak mamy to zaparzyć. Pijemy to przez taką specjalną metalową rurkę, która na końcu ma siteczkę albo sprężynkę, żeby te nam paproszki, kawałki herbaty nie wpadały do buzi, ale też przez to, że yerba mate, gdzieś tam ktoś to dobrze już ileś tam lat temu pomyślał właśnie w Paragwaju, w Urugwaju, żeby pić przez taką rurkę, która nazywa się bombillą, bo yerba mate silnie zabarwia nam zęby.
Także pijemy to przez taką rurkę ze specjalnego naczynka. Fantastyczna sprawa, fenomenalna sprawa. Jeżeli chciałby się coś więcej się dowiedzieć o yerba mate, bo to jest mój konik, ja bardzo lubię ten temat, więc mogę Wam poopowiadać. Dajcie mi znać, to będzie osobny film o yerba mate. A dla tych, którzy już teraz lubią yerba mate, znają temat, to powiem, że moją ulubioną wersją jest yerba mate Rosamonte. Moja ulubiona odmiana yerby, fenomenalna. No i co? I słuchajcie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, już których Wam nie pokażę, to bardzo się wkręciłam w filmy dokumentalne dotyczące seryjnych morderców. Nie pytajcie dlaczego. Natomiast na YouTubie jest tego mnóstwo, jeżeli wpiszecie sobie, jeżeli Was w ogóle interesuje taki temat, jeżeli sobie wpiszecie seryjni mordercy, to wyjdzie, wyskoczy Wam kilkadziesiąt filmów dokumentalnych na ten temat. Mnie to zawsze bardzo porusza, interesuje, dlaczego tak to się dzieje, że ktoś popełnia zbrodnie i po prostu kogoś krzywdzi i dlaczego. Równie świetnym jest programem, który też znajdziecie na YouTubie, Cela Numer. To był program, który chyba gdzieś około 2000 roku prowadził pan Edward Miszczak i prowadził wywiady właśnie z groźnymi polskimi przestępcami. Też bardzo fajna sprawa. Mnie to po prostu takie tematy ciekawią, także dla tych, którzy takie tematy lubią, to polecam. Wiem, że to temat nie dla wszystkich i to też dziwne, że kogoś może to interesować, ale tak jak mówię, jakiś tam to, jak człowiek jest skomplikowaną, dziwną machinerią i do jakich rzeczy potrafi być zdolny i co zrobić, to jest zagadka ludzkości i mnie takie rzeczy ciekawią. Także jeżeli również Was, to polecam, żebyście sobie zajrzały. No i słuchajcie, zaraz po świętach wkroczył na polskie ekrany kinowe Hobbit, druga część Hobbita. I może nie o samym Hobbicie chcę powiedzieć, tylko słuchajcie, pierwszą część widziałam w 3D. Albert bardzo lubi filmy w 3D, ja nie lubię, bo mnie szybko boli głowa, wkurzają mnie te okulary, ale czasami, żeby mu zrobić przyjemność, to idziemy na kompromis i idziemy na jeden film zwykły, a później na jakiś film, który on wybierze w 3D. No i tym razem wybraliśmy się na Hobbita, słuchajcie, w 4D. I właśnie chcę Wam opowiadać trochę o moich przeżyciach związanych z filmem 4D, ponieważ no okej, no jechaliśmy na film w 4D. Ja byłam przekonana, że Albert nigdy na takim filmie nie był. W połowie drogi się okazało, że był. A że jestem bardzo nerwową osobą, która się wieloma rzeczami stresuje, to już miałam stres ogromny, na zasadzie taki w głowie, okej, on już był na takim filmie, będzie wiedział, czego się spodziewać, jak się zachować, ja nie byłam, zrobię z siebie głupkę, w ogóle, W każdym razie dla tych, którzy też tak jak ja do niedawna jeszcze nie byli na takim filmie, film w 4D to jest film, w którym też macie okulary i obraz w 3D, dodatkowo rusza Wam się fotel, wieje wiatr, czujecie zapachy, gdzieś tam psika Wam woda, takie szmery bajery. Wyszliśmy na film odrobinę spóźnieni, bo nam połączenia nie pasowały do Arkadii i weszliśmy odrobinę spóźnieni. I wchodzę na tą salę i widzę te fotele, trochę inaczej wyglądające jak w standardowym kinie, połączone między sobą takimi sznurami i widzę, jak te fotele się tak bujają po prostu. I ja w swojej naiwności po prostu myślę, Chryste, jak ja na to wsiądę? Ja byłam pewna, że te fotele się nie zatrzymają, że one się tak będą gibać i bujać przez cały film. I myślałam, że będę musiała tam w pędzie wskakiwać na ten fotel. Natomiast nie było aż tak źle. Rzeczywiście fotel mocno się ruszał. Kiedy jakiś bohater dostał gdzieś tam cios czy strzałą w łydkę, czy gdzieś w głowę, to ja czułam, jak mi smyra po prostu, czy właśnie po łydce, czy po głowie. Bardzo fajne uczucie. Siedzieliśmy co prawda w ostatnim rzędzie, więc wszystkie te efekty związane z wodą, kiedy taka mgła wody miała w nas psiknąć, to nie dolatywały do nas, także najdalej w przedostatnim rzędzie polecam siadać, ale wiatr, ale zapachy, ale czy było ciepło, czy zimno, ja to wszystko odczuwałam, bardzo fajne przeżycie, co prawda Hobbit jest bardzo długim filmem i z wieloma scenami walk i ja już byłam czasami zmęczona po prostu, bo ten fotel tak mocno trząsł i było tyle efektów, że już chyba sobie myślałam, niech skończą walczyć, bo ja nie wytrzymam, byłam równie zmęczona, tak jak oni przy tej walce. Ale warto było pójść na taki film. Ale co do samego Hobbita, jak zwykle miło mnie zaskoczył, byłam bardzo zadowolona z tej części, już czekam na kolejną, trzecią, chyba ostatnią. Tylko przestrzegam, jeżeli ktoś z Was ma arachnofobię, tak jak ja, to jest tam właśnie motyw, kiedy
kiedy przechodzą krasnoludy z Hobbitem przez krainę pająków i było ciężko. Nie zobaczyłam ani jednej sceny z tymi pająkami, schowałam się w ramię Alberta, bo no ja po prostu mam problem z pająkami. No, także to tyle, jeżeli chodzi o kajmanowelowe. Dajcie mi znać, czy Wam się film podobał. Starałam się, żeby był jak najkrótszy, mam nadzieję, że mi się udało. Napiszcie mi koniecznie, co Wam się w tym miesiącu sprawdziło, podobało, czy też nie. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Kciuk, komentarz, subskrypcja, jak zawsze. Buziaczki, cześć, pa!